Cześć, dzisiaj jesteśmy na starym miejscu pracy, które możecie pamiętać z dosyć dużo wcześniejszych filmików. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak zrobić fontannę do coli lub do innych napojów. Teraz się mnie zapytacie, co jest ze światłem, a dzisiaj chciałem sobie trochę poeksperymentować. Będziemy potrzebowali jakiejś miski, trochę mniejszej miski. Już takiej malutkiej miski. I może się też przydać taka bardzo malutka miska. Oprócz tych misek przyda się nam także taka pompka, możemy ją kupić sobie na Allegro lub na eBayu. Na pewno na eBayu będzie o wiele taniej, jest to pompka do wody, ale w zasadzie jest to pompka odspryskiwacz, nawet na złomowisku myślę, że ją spokojnie dostaniecie. Jest to pompka, która służy w samochodzie do pompowania. Generalnie dążymy do tego, aby te miski móc nawlec na naszą rurkę. W największej misce otworu nie wiercimy, tylko w tych trzech. Z góry powiem, że nie muszą być one idealnie równe, ponieważ tak będziemy jeszcze je zaklejać. Ja tą rurkę kupiłem metrową, w sumie to niepotrzebnie, bo wystarczy nam pół metra, także połowę z niej około odcinamy. Naszą rurkę przyklejamy teraz do największej miski. Staram się to zrobić mniej więcej na środku, to sobie zaznaczyłem jeszcze. Użyję do tego białego kleju. Gdy podstawa jest zrobiona, wiercimy gdzieś mniej więcej przy dnie otwór, który potem sobie zaizolujemy. Będzie to otwór na kabel. Kabel od zasilacza. Ok, przygotowałem już przewody do naszej pompki. W tym momencie wywiercimy sobie otwór tutaj w tej rurce i wylot naszej pompki przełożymy do tej rury, a rurkę do zbierania będzie skierowana ku dołu, aby zbierała to, co jest na dnie. Mamy tutaj rurkę, ósemkę, którą podłączymy do pompki i przeprowadzimy tutaj od góry i ona wyjdzie tamtym otworem, który tam właśnie zrobiliśmy. Tutaj rurka została pomyślnie przeprowadzona. Teraz możemy sobie do niej podłączyć pompkę. Pompka jest już tam przyklejona, teraz od góry będziemy wkładać tutaj te miski. Zacznijmy od tej największej, która pójdzie na sam dół. Zróbmy sobie mały test z wodą. Zauważyłem, że ta pompka jest bardzo mocna i nawet na początku mi tutaj oblała pół warsztatu, gdy to włączyłem. Włożyłem tutaj manometr, tylko muszę złapać ostrość. Ok, teraz włączę pompkę, zobaczcie, co się stanie. Potrafi ta pompka wytworzyć prawie 2 bary. Na górę zakładamy balonik, a tutaj dookoła wszędzie wiercimy otwory po to, aby woda miała jak spływać. Generalnie to pompka jest 12-woltowa, jednakże gdybyśmy używali takiego napięcia, to napój byłby po prostu wszędzie, dlatego użyjemy na przykład 5 V.
Koniecznie zostawcie lajka oraz subskrypcję oraz obejrzyjcie resztę moich filmów, no i nark.